piątkowe popołudnie. W związku z tym witam Państwa serdecznie w Krainie Dziecka. Nazywani są samotnymi białymi żaglami. Cechą, którą najczęściej się im przypisuje, jest egoizm. A jacy są naprawdę jedynacy? Sama nie odpowiem na to pytanie, bo jestem szczęśliwą posiadaczką cudownego brata i fantastycznej siostry, ale pomogą mi moi dzisiejsi goście, pani Mirosława Straburzyńska, psychoterapeutka. Dzień dobry. Oraz Agnieszka Żarczyńska, studentka oraz jedynaczka. Witam serdecznie. Może zacznę od pani Mirki. Nie mieszkamy w Chinach, nie prowadzimy polityki jednego dziecka. Ale coraz częstszym modelem wybierany przez rodzinę jest model 2 plus 1. Co jest tego przyczyną? No, ja myślę sobie, że przyczyny są czasami takie, że bardzo prozaiczne, na przykład ekonomiczne, czy może takie, chyba bardziej widoczne w naszym już coraz bardziej sytym społeczeństwie. To, że w jakiś sposób wychowanie dziecka łączy się dla młodych ludzi z takimi wyrzeczeniami, w związku z tym są gotowi na te wyrzeczenia tylko raz. A jak wiemy, że w rodzinach, w których dzieci, no, prawda, w których dziecko, wychowanie jest wartością, prawda, i że rodzina jest o tyle weselsza, pełniejsza, bardziej no, czująca siebie nawzajem, to jest rodzina, no, w których jest więcej niż jedno dziecko. Natomiast zdecydowanie myślę sobie, że w tej chwili, ponieważ jest taki napór społeczny na robienie kariery, na to, że dzieci są w tej chwili, oczywiście wszyscy mówią, że dzieci są naszym wspólnym dobrem, że powinno być ich jak najwięcej, ale jeżeli na wadze jakoś ważymy swoje własne osiągnięcia, dążenie do realizacji własnej kariery zawodowej, rozwoju osobistego i niestety czasami właśnie to stoi w konflikcie z macierzyństwem i posiadaniem dużej rodziny, z więcej niż jednym dzieckiem, wtedy zdecydowanie wybieramy to drugie, tym bardziej, że jak gdyby otoczenie, nasi szefowie, pracodawcy nie bardzo sprzyjają no, temu, żeby ta rodzina była rzeczywiście, żeby kobiety, które chcą się rozwijać jednocześnie, miały taką możliwość zajmowania się większą rodziną. Więc jeśli się na to decydują, to raz. Czyli to zmieniły nam się priorytety? Czy to kwestia lenistwa? Chyba trochę tak. Może ja bym nie powiedziała, że to jest kwestia lenistwa. Ja myślę sobie, że już pomijam oczywiście to, że państwo trochę za mało wspiera jednak rodzinę. Mm-hmm. Myślę, że w bardzo wielu przypadkach są to puste słowa. Nic za tym nie idzie. Rzeczywistość jest rzeczywiście taka, że bardzo często musimy podejmować dramatyczne wybory. Ale myślę sobie, że jest jeszcze coś innego. Myśmy się trochę zmienili, jeśli chodzi o stosunek w ogóle do większej grupy ludzi. Ja myślę, że ja nawet idąc do pani do studia, zastanawiałam się nad tym, czy nawet w rodzinach wielodzietnych nie wychowuje się w tej chwili dzieci trochę na jedynaków jednak. No, coś w tym jest, natomiast zanim do tego dojdziemy, mm-hmm. Agnieszko, chciałabym Cię zapytać, kiedy byłaś małą dziewczynką, nie pytałaś rodziców, mamo, tato, kiedy będę miała siostrzyczkę, kiedy będę miała braciszka? Tak, pytałam bardzo często i właściwie wręcz męczyłam od najmłodszych lat rodziców, żebym po prostu miała braciszka, siostrzyczkę, że na wszystkie możliwe sposoby, że jeżeli mi się nie urodzi, to może byśmy adoptowali, cokolwiek. Po prostu to był temat cały czas obecny w życiu codziennym. No właśnie, pani Mirko, czy taki sygnał od małego dziecka to nie jest sygnał, że potrzebuje kogoś, że potrzebuje drugiej osoby, że to nie jest jej fanaberia lub też kolejne pytanie, które zadaje małe dziecko, jednak jest to tęsknota za kimś?
Tak, tęsknota za kimś z mojego świata, bo jednak świat rodziców jest zawsze troszkę inny od świata dziecka, natomiast świat dzieci, ich pokoju i sekretów, tego wszystkiego, co jest związane właśnie z rodzeństwem, jest zawsze czymś, za czym dziecko tęskni. Ja myślę sobie, że czasami właśnie w fantazjach się pojawiają wtedy jacyś bracia, jakieś siostry albo jakiś dobry przyjaciel, który zawsze jest obok nas. I to jest na pewno zjawisko chyba niezmienne. Dzieci zawsze będą chciały mieć koło siebie kogoś takiego, kto oprócz oczywiście mamy i taty będzie mógł być bliżej właśnie świata dziecka, a to się jednak gdzieś łączy z wiekiem, z tym samym pokoleniem, prawda? Ja myślę sobie, że my w tej chwili w ogóle troszkę obawiamy się w ogóle kontaktów społecznych, że jeśli się pojawiają więcej niż te dwie osoby, prawda, nam się jakoś to kojarzy, nie wiem, z rywalizacją, z konkurencją, z oceną, różne negatywne emocje temu towarzyszą i ja myślę sobie, że coś się w nas zmieniło. Pani mówi, że tęskniła, natomiast ja coraz częściej słyszę w moim gabinecie psychoterapeutycznym o lęku przed rówieśnikami. Rozmawiałyśmy przecież w zeszły poniedziałek o tym progu rozwojowym pójścia do szkoły. Podobne rzeczy dzieci przeżywają z pójściem do przedszkola. I to się jakoś wiąże z moimi obserwacjami. Ja ostatnio byłam w piaskownicy z moim wnukiem i poczyniłam takie obserwacje. Otóż tworzą się jakieś grupki, prawda, dziadków ze swoimi wnukami, rodziców ze swoimi dziećmi, nawet jak jest ich dwójka. Natomiast zauważyłam, że dzieci między sobą nie szukają zupełnie kontaktów. Że tak powiem, za moich czasów, nie lubię bardzo tego określenia, ale chciałabym zwrócić uwagę właśnie na tą zmianę, która jest moim zdaniem już czymś więcej niż tylko się zastanawianiem nad tym, że my się nie decydujemy na wielodzietną rodzinę. Bo może dlatego, że się trochę boimy, że jakoś w tym się zatraci nasz indywidualizm, że na ten indywidualizm bez przerwy jest jakiś nacisk. Musisz się rozwijać i tak dalej. Bardzo mało się mówi o współpracy, o tym, że kontakty społeczne wzbogacają nas samych. Nie zachęca się dzieci pod tym względem do takiego, nie wiem, nawiązywania właśnie szerokich przyjaźni, że nie mówi się o tym, że to jest, że grupa ma swoją ogromną moc. I dlatego na przykład zadziwiające jest, że mimo na przykład naszych doświadczeń, że psychoterapia chociażby grupowa, różne zajęcia psychoedukacyjne, chociażby warsztaty dla rodziców, jak mają problemy ze swoimi pociechami. Trudno jest ludzi namówić do tego, żeby zgłaszali się do różnych grup, że grupa to siła, że współpraca, że dzielenie się własnymi doświadczeniami jest czymś niezwykle ważnym i niezwykle wzbogacającym nas. No właśnie, nawiązała Pani do konfliktów i ja mam pytanie do Agnieszki. Agnieszko, jak Ty sobie radzisz z konfliktami z innymi ludźmi? Czy wolisz załatwiać takie sprawy od razu, czy jednak zamiatasz to pod dywanik? Znaczy, najczęściej kończyło się tak, że po prostu od dziecka obrażałam się i raczej unikałam tematu. Oczywiście w pewnym momencie zawsze nadchodził taki, przychodziła ta chwila, kiedy trzeba było się skonfrontować i rzeczywiście to nie było najłatwiejsze dla mnie. Dlatego raczej odwracam głowę i chowam ją w piasek. No właśnie, pytam o to Pani Mirosławo, dlatego że sama w domu mam dwójkę fantastycznych szkrabów.
którzy wiecznie sprzeczają się o zabawki, o to, kto ma pierwszy coś zrobić. I przygotowując się do tego programu wczoraj, obserwując ich, tak zastanawiałam się, czy dorastanie w rodzeństwie nie jest jakby formą treningu do radzenia sobie z konfliktami w przyszłości. Nie tylko z konfliktami, ale w ogóle, wie Pani, tu jest także pierwsza szkoła uczenia się w ogóle bycia w grupie, dzielenia się, współpracy. Przecież chyba zauważyła Pani, że dzieci są cudownie zgodne i przestają się kłócić w momencie, kiedy trzeba wspólny front przeciwko rodzicom. Zgadza się. Wtedy są cudownie zgodne i tak dalej. I to właśnie o to chodzi, żeby takich sojuszy szukać, że to jest absolutnie jak najbardziej zgodne ze wszystkimi prawami rozwojowymi, że rzeczywiście dzieciom potrzebne są koalicje, że rodzice się mają trzymać razem w kwestiach i Pani wie, jakie to ważne, żeby mieć wspólny front wobec różnych problemów wychowawczych swoich dzieci, ale także dzieci mają prawo do tego, żeby mieć wspólny front, bo to buduje więź, bo to buduje lojalność, bo to buduje współpracę, bo dzięki temu tacy ludzie wytrenowani w tym czasami pójściem na kompromis, prawda, i negocjowaniem między sobą, wyszukiwanie tego, wobec czego warto się trzymać razem, prawda? Na przykład wobec konfliktu, czy wobec tego, że komuś się dzieje krzywda i trzeba stworzyć... No dobrze, ale czy w takim razie jednacy są skazani na ten problem w przyszłości, że nie będą sobie radzić z takimi sytuacjami, no dość ciężkimi dla nich samych? Czy to jest kwestia wychowania? Ja myślę, że to jest kwestia wychowania. To jest kwestia pewnego właśnie treningu ufności, prawda, do drugiego człowieka. Czy to jest ufność na zasadzie takiej, że jak dziecko idzie pierwszy raz, przekracza jakiś próg rozwojowy, idzie do przedszkola i tak dalej i my mówimy, w grupie jest fajnie, jest wesoło, jest, możesz wiele od innych się nauczyć i sama pokazać innym dzieciom, to jaka ty jesteś fajna i że dopiero w odzwierciedleniu, w oczach innych możesz rzeczywiście dokładnie poczuć swoją wartość. I ja myślę sobie, że za tym Pani tęskniła, prawda? Że właśnie rzeczywiście to, co możemy zobaczyć, prawda, poprzez doświadczenia innych i to jakoś potwierdza to, że to, co ja robię, jest jakoś fajnie odbierane, jestem akceptowana i im więcej tych osób, tym oczywiście satysfakcja większa i tym lepsza ufność do świata i gotowość do współpracy i do rozwiązywania konfliktów, bo konflikty się pojawiają, to jest nieunikniony proces. Dlatego ja tak myślę, że miałabym ochotę tutaj powiedzieć tak, że coś się dzieje z nami, że my wolimy jednak mimo wszystko jakoś zamykać się w takich kontaktach, prawda, nawet w rodzinie, nawet jeśli ona jest nie z jedynakiem, tylko z wieloma dziećmi, to jakoś mamy takie tendencje jak w tej piaskownicy, do zamykania się w swojej grupie. Natomiast naprawdę wartością jest to, żeby z grupą innych ludzi, którzy mają inne doświadczenia, się wymieniać. I dlatego ja jakoś myślę sobie, że to, co jest niepokojące w dzisiejszych czasach, to, że właśnie mamy taką nieufność do siebie nawzajem, taki dystans trzymamy. Nie sprzyja to rzeczywiście, nie sprzyja to dobremu czuciu się w ogóle na tym świecie, bo przecież świat to ludzie. No to prawda, natomiast chciałabym wrócić do Agnieszki i porozmawiać o przyjemnościach byciu jedynakiem. Byłaś rozpieszczana przez rodziców, przez dziadków, przez wujków? No muszę przyznać, że tak, ponieważ byłam jedynakiem, więc byłam w centrum uwagi. Może przez dziadków jakoś bardzo nie, ponieważ mam liczne kuzynostwo, dlatego było nas wiele, ale rodzice zdecydowanie zapisywali mnie na różne zajęcia dodatkowe. Tata mi często kupował różne ciekawe książki, zabawki. Zresztą kupował mi głównie to, czego sam nie miał, kiedy był małym dzieckiem.
więc jakby przelewał to na mnie, no nie mogę narzekać. Nie brakowało mi niczego ogólnie. Zazwyczaj kończyło się tak, że jeżeli coś chciałam, to rodzice mi to kupowali. No właśnie, a o skutkach rozpieszczania jedynaków porozmawiamy zaraz po przerwie. Do zobaczenia!